Zosia Zborowska, 31 l. Podczas spotkania z dziennikarką w restauracji poprosiła mamę o opuszczenie lokalu. Dlaczego? Panie udzieliły wywiadu twojemu stylowi. W pierwszej części rozmawiała Maria Winiarska. Po chwili spóźniona wpadła do lokalu Zosia, zamówiła zupę z soczewicy i... nakazała mamie wyjść, tłumacząc, że chciałaby zostać sama. Reklama podczas rozmowy z Borowska nie kryła żalu. Mówiła: Że mama nie daje jej spokoju, wszystko wie najlepiej i na każdym kroku radzi. Mama zawsze powie, co zamówić w restauracji, czego absolutnie nie kupować, dokąd pojechać na wakacje. Tylko nie jedź do Wietnamu, bo jest niebezpiecznie. A byłaś tam znak zapytania: apostrof. Nie. I tak sobie rozmawiamy. Dziwi mnie to, bo całe życie byłam odpowiedzialna, z każdego miejsca wracam, prawie, cała, nigdy nie było ze mną problemów, narzeka Zborowska. Gdy, poinformowała mamę, że przechodzi na wegetarianizm, usłyszała, chcesz mi spier. Wszystkie święta. Twierdzi. Że mama potrafi nieproszona wpaść do jej mieszkania i zacząć sprzątać, co doprowadza ją do szewskiej pasji. Jeśli coś sobie uroi, nie ma mowy, żeby wyprowadzić ją z błędu. Po co ty to robisz? O matko. O Boże, wykrzyknik apostrof słyszy często z jej ust. Dlatego zmuszona jest stawiać matce granice. Inaczej, jak mówi, Miałaby ciężkie życie i każda sytuacja kończyłaby się awanturą. Mama nie rozumie tempa, w jakim ja żyję, zrzyma się Zośka. Gdy próbowała nauczyć rodzicielkę korzystania z mediów społecznościowych, niejednokrotnie wpadała we wściekłość. Mama, jej zdaniem, nie do końca odnajduje się w obecnych realiach. Jest słabą bizneswoman. Dzwonią do niej firmy, proszą, by coś zareklamowała, i ona się godzi. Za darmo. Dlatego w jej imieniu czytam umowy, negocjuję, tłumaczę. Przysłali ci paczkę nie tylko dlatego, że cię lubią, ale też dlatego, że chcą mieć reklamę. Mam dostęp do jej konta. Czasem piszą do niej obcy faceci, od razu to, kasuje. Gdy zaczynała przygodę z Instagramem, zrobiła sobie niechcące zdjęcie twarzy od dołu, takie, na którym każdy wygląda jak dżdżownica. I przez pomyłkę wstawiła je do sieci. Zadzwoniła do mnie w panice, błagając, żebym jak najszybciej je usunęła, bo ona nie umie. Razem z siostrą popłakałyśmy się ze śmiechu, gdy kasowałam tę fotkę, opowiada, Zborowska, mimo wszystko uważa, że ma najlepszych rodziców na świecie. Zobacz więcej materiałów.